beautiful day. It's a wonderful life. What a beautiful day. W Carvlogu słońce oświetla moją twarz. Jest piękny, słoneczny dzień. Wokół mnie, a raczej mojego samochodu, biegają dzieci, które zdają się śnieżkami. I ten klimat sprzyja wspomnieniom. Chociaż moje dzisiejsze wspomnienia, moja opowieść, moja historia nie będzie dotyczyła czasów aż tak odległych, jakimi była moja szkoła podstawowa, ale jak widzicie po tytule, opowiem wam o moich studiach. Bardzo dużo osób się pyta o moje studia, jaki kierunek skończyłam, dlaczego, jak to wspominam, czy to lubiłam, czy nie, co mi to dało, że postanowiłam taki film właśnie nagrać i to w samochodzie. Może tak będzie lepiej? Nie wiem. Bo bardzo dawno nie nagrywam car vlogów, a wiem, jak bardzo wy je lubicie. Ja też uwielbiam oglądać innych youtuberów w samochodzie, więc oto jestem. No i cóż, moja historia wygląda tak, że kiedy kończyłam liceum, to jedyne co wiedziałam, to że nie chcę iść na Politechnikę Gdańską, bo jestem straszną nogą z chemii i fizyki. Totalnie to nie moje klimaty, ale za to kocham matematykę i kocham język polski. Wiedziałam też, że chcę iść na psychologię, czego absolutnie nie rozumieli moi rodzice, którzy w tamtych czasach mieli na mnie ogromny wpływ, a ja byłam im podporządkowana. Nie byłam wtedy typem takiego buntownika, jakim stałam się troszkę później. I moi rodzice mieli już dla mnie plany na przyszłość i ten plan uwzględniał tylko i wyłącznie studia na Politechnice Gdańskiej, ponieważ większość mojej rodziny te uczelnie skończyła i to było uznawane, znaczy nadal jest to pewnego rodzaju prestiż. No i ponieważ byłam od rodziców zależna, głównie finansowo, no to stwierdziłam, że muszę złożyć papiery na Polibudę, a moja wymarzona psychologia poczeka, może kiedyś w przyszłości jeszcze na takie studia sobie pójdę. No i żeby zadowolić rodziców, złożyłam papiery na kilka kierunków, między innymi na tak zwany EPM, czyli Environmental Protection and Management, i to jest ochrona środowiska i zarządzanie z wykładowym angielskim na Wydziale Chemii, czyli najgorszy dla mnie wydział z koszmarów, ale jak się dowiedziałam, że jest taki kierunek jeszcze po angielsku, to pomyślałam sobie, że jak na niego pójdę, to nie dość, że będę na Polibudzie, tak jak większość mojej rodziny, i zaspokoję ambicje moich rodziców, to jeszcze im zaimponuję, bo te studia będą po angielsku. Stało się tak, że dostałam się na ten kierunek. To były studia inżynierskie, które trwały 3,5 roku. I pierwsze moje wykłady, pierwsze zajęcia, ja byłam strasznie tam na początku taka niepewna, nikogo nie znałam z roku. Na studiach była ze mną na roku taka dziewczyna, która ze mną chodziła do liceum, ale jakoś specjalnie ze sobą nie przepadałyśmy, więc nie uznawałam jej jako jakąś tam znajomą możliwość, nie wiem, rozwinięcia przyjaźni czy siedzenia obok siebie, żeby było raźniej. Więc siedziałam taka niepewna, ale ja nigdy nie miałam problemów z nawiązywaniem nowych znajomości, to nie był dla mnie jakiś kłopot. Kłopotem był język, bo okazało się, że język angielski, którego uczyłam się od najmłodszych lat i w który moi rodzice bardzo dużo też zainwestowali, wysyłając mnie na dodatkowe lekcje, korepetycje, prywatne zajęcia, i wydawało mi się, że naprawdę jeden angielski znam perfekt, no a tu przychodzę na wykłady, język angielski techniczny, się okazuje, że prawie nic nie rozumiem. Więc te pierwsze 2 tygodnie studiów to był dla mnie totalny hardcore. Robiłam notatki, tak naprawdę co trzeci wyraz pisałam fonetycznie, co czwarte zdanie pomijałam i później i tak musiałam kserować od osób, które dużo lepiej ten język ogarniały. I szczerze wam powiem, że byłam przerażona i wtedy byłam przekonana, że dołączę do bardzo dużej grupy ludzi, którzy pierwszego roku na Polibudzie nie przeżywają i po prostu rezygnują ze studiów, nie zdają sesji egzaminacyjnej na koniec roku i odchodzą stamtąd, idą na łatwiejszy kierunek, na inną uczelnię, czy idą do pracy. Losy wielu moich znajomych, którzy właśnie nie przetrwali, są bardzo różne. Także stwierdziłam, że dobra, trudno, chociaż czułam oddech mojego taty na plecach, który byłby wtedy bardzo niepocieszony i trochę się też tego bałam.
No, ale nic ponad moje siły. Z każdym kolejnym tygodniem, kiedy też zaczęłam nawiązywać mega fajne przyjaźnie i stworzyła się naprawdę taka fajna ekipa na roku, do której należałam, z takimi ziomkami, z tak cudownymi ludźmi, że w ogóle to było coś niesamowitego. I te wszystkie laboratoria, te laborki, na które chodziliśmy, te ćwiczenia, to wszystko było fajne. Mimo że miałam ogromne trudności ze zdaniem wielu przedmiotów, to klimat właśnie z tymi ludźmi, tej kreatywności, taki klimat podsycania mojej ciekawości na przykład na laborkach, był naprawdę taki stymulujący i studia zaczęły mi się podobać. Po jakimś czasie, kiedy tego języka się osłuchałam, przyzwyczaiłam się też do różnych akcentów osób na uczelni wykładających, to zrozumiałam, że człowiek jest w stanie się wszystkiego nauczyć i coraz lepiej mi szło. Tragedią i traumą były dla mnie egzaminy ustne. Ja je odchorowywałam bardzo długo, żadnego egzaminu ustnego nie zdałam za pierwszym podejściem. W ogóle studentką byłam taką trójkową, która zaliczała bardzo wiele, znaczy miałam tam oczywiście jakieś piątki z filozofii przyrody i tego typu przedmiotów i z WF-u. Ale tak samo matematyka, która była moją pasją na studiach, ja tam w ogóle luz, spoko, z matmy będę miała piątkę, ledwo co zdawałam na trójek, jak się zaczęły całki i stwierdziłam, że w ogóle to jest jakiś inny przedmiot, w ogóle co to jest, miało być tak pięknie. Także Polibuda była naprawdę hardkorowa, była bardzo trudna. Wykładowcy niektórzy byli okropni, byli straszni. Był jeden taki wykładowca na pierwszym roku, mieliśmy z nim, może nie powinnam mówić jaki przedmiot, bo świat jest bardzo mały, ale to jest człowiek, który bardzo często różnych studentów doprowadzał do łez, bo ich po prostu potrafił tak stłamsić, tak poniżyć, był tak strasznie złym człowiekiem, ja go wspominam. Gdybym teraz takiego człowieka spotkała na swojej drodze, to już bym wiedziała, co mam robić, a wtedy byłam po prostu przerażona i każde zajęcia z nim to była po prostu trzęsawica. No i słuchajcie, ta nasza mega fajna ekipa, z której część dwóch naszych przyjaciół mieszkało w akademiku, więc bardzo dużo imprez też zaliczyłam w akademiku i bardzo dużo wykładów zaliczyłam w akademiku, bo zamiast na wykład szło się do akademika, szło się na bilard do klubu studenckiego Kwadratowa i na małe piwko. Albo i duże, albo dwa małe piwka, albo małe piwko po południu, które się przekształcało w imprezę do połowy nocy. A rano się wstawało na uczelnię, świeży umysł, zero kaca. Tamte lata to było coś niesamowitego. A po 30 pijesz lampkę wina i następnego dnia po prostu kwadratowa głowa. Ale to nie jest film o alkoholu. W każdym razie ekipę mieliśmy zacną, byliśmy bardzo zżyci. W ekipie mieliśmy jednego wegana, którego pozdrawiam, jeżeli mi oglądasz, Andy. I wegetarianina Bartka, z którym od pierwszych dni w sumie się zaprzyjaźniłam. Ja bardzo wielu miałam przyjaciół, facetów, jak byłam młodsza. Generalnie zawsze, nawet może lepiej się z facetami dogadywałam niż z kobietami. I oni mnie zainspirowali ku temu, aby przejść na dietę wegetariańską, bo jakby to kolejny wątek w mojej opowieści, dlaczego byłam wegetarianką przez kilka lat. 4 lata byłam wegetarianką. No właśnie dlatego, że poznałam ludzi, którzy mnie zainspirowali i zarazili mnie po prostu całą tą ideologią. A że ja zawsze byłam empatyczna, bardzo wrażliwa na cierpienie zwierząt, to niesamowicie mi to pasowało. Ja się zmieniłam, czasy się zmieniły. Jakby teraz to, jaka jestem, to jest inny temat, ale wtedy właśnie było tak. No i niestety koniec pierwszego roku był bardzo smutny dla tej naszej ekipy, bo ona została totalnie rozbita. Część z tych osób po prostu zrezygnowała ze studiów, nie pozdawali sesji, mimo że mieli możliwość jakby zostania na uczelni i zdania tego przedmiotu w przyszłym roku, czy też zaliczenia tak zwanego, brzydko powiem, kibla, czyli powtórzenia pierwszego roku, to się nie zdecydowali, powyjeżdżali, ekipa się rozpadła. No i co do kibla, moi drodzy, to takowy spotkał też mnie. Ponieważ po pierwszym roku studiów nie zaliczyłam całej sesji i miałam niezdane dwa przedmioty, w tym chemię organiczną. Poprawka chemii organicznej została zorganizowana w sesji wrześniowej, a mnie we wrześniu nie było w kraju, ponieważ
I to będzie temat kolejnego filmu. Pierwsze wakacje, które miałam jako studentka, spędziłam. Czy to było drugi już raz? Muszę sobie przypomnieć, opowiem wam w kolejnym filmie. W każdym razie tamte wakacje spędziłam za granicą, w Dublinie, na wyjeździe takim stricte zarobkowym, który trwał 3 miesiące. Czyli w sumie w połowie czerwca wyjeżdżaliśmy po sesji, czy na początku lipca, jakoś tak. Lipiec, sierpień i wrzesień. Wrzesień, kiedy są poprawki, ja musiałam podjąć decyzję. Albo zostaję tam, miałam bardzo fajną pracę, dużo zarabiałam, dużo mogłam oszczędzić i przywieźć pieniędzy tutaj do Polski. Jako studentka sobie naprawdę mega dobrze żyć i niczym się nie przejmować. Albo wrócić na poprawkę. No i wybrałam to pierwsze. Na poprawkę nie wróciłam i przez to nie zdałam roku. Bardzo to bolało moich rodziców, mnie również. Ciężko mi było się z tym pogodzić, no ale tak było. Więc w międzyczasie znalazłam pracę, robiłam wiele różnych rzeczy. No i generalnie nie dość, że nasza ekipa mega fajna się posypała, no to ja i tak strzeliłam kibla. Spadłam rok niżej i wpadłam w nowe towarzystwo. Plus tej sytuacji był taki, że miałam mnóstwo znajomych u mnie na roczniku, bo zdałam przekrój dwóch roczników, a potem znowu jakiegoś przedmiotu nie znałam i miałam poprawkę, więc na poprawkach z tym kolejnym niższym rocznikiem też tam z jakimiś osobami się zaprzyjaźniłam. Ja naprawdę zdałam wtedy tylu studentów, że szok, a że jedną z moich prac dorywczych to było to, że w weekendy byłam barmanką w mega fajnym klubie studenckim, w mechanice. Najpierw byłam w Melmaku przez chwilę, potem w Mechaniku i to w Mechaniku byłam dość długo, więc może ktoś mnie z tamtych lat pamięta. Uwielbiałam ten klub, imprezy house'owe, mieliśmy naprawdę ekstra DJ-ów z Sopockiego Sfinksa, mega fajne koncerty, m.in. Dick for Dick, Apteka, no wspaniali ludzie tam przychodzili, to nie tylko studenci i znajomości z tamtych lat po dziś dzień, wiele z nich jakby trwa, potem w życiu zawodowym gdzieś tam te znajomości mi się przydały. Także to było niesamowite. Wracając jednak do samych studiów, one trwały 3,5 roku, a ja skończyłam studia, obroniłam się po 5 latach od rozpoczęcia studiów. Wiecie, zawirowania, tu niezdany przedmiot. W międzyczasie, jak jeszcze byłam na studiach, aplikowałam na stanowisko redaktora serwisów show biznesowych w wirtualnej Polsce, czyli mój wymarzony zawód, do którego nie byłam w żaden sposób przygotowana poprzez edukację. I niektóre osoby kręciły głowami, a ja stwierdziłam, że wyślę aplikację, tak po prostu zobaczę, czy ktoś mnie zauważy, tam trzeba było jakąś próbkę tekstu napisać. No i się okazało, że ktoś mnie zauważył i dostałam pracę, mimo że byłam, jakby można powiedzieć, przyszłym inżynierem. Nie miałam nic wspólnego z dziennikarstwem, z polonistyką, dostałam pracę moich marzeń i tak rozpoczęła się moja przygoda z mediami w tamtych czasach internetowymi. I w WP przepracowałam 4 lata. Także wiecie, już miałam takie podejście, dobra, już mam pracę, tam jakieś poprawki na boku, kiedyś to się zda. No, za te kolejne terminy trzeba było oczywiście płacić, no ale w końcu. W międzyczasie jeszcze urodziłam Oliwię, jak już pracowałam w tym WP i te poprawki gdzieś tam za mną się ciągnęły, ale w końcu zdałam. I te przedmioty, które się za mną ciągnęły, jeden z nich od pierwszego roku to była chemia organiczna, moja pięta achillesowa. Był jeden taki egzamin, nie pamiętam, który to był rocznik, bo jednak kilka lat podchodziłam do tych terminów. Kiedy to zabrakło mi 1,5 punkta, żeby zdać, ale profesor, nie był profesorem, był doktorem, który prowadził ten przedmiot, był totalnie ugięty, totalnie zero empatii, zero-jedynkowe myślenie, wszystko się musiało zgadzać, zabrakło ci tyle, no to znaczy, że nie zdałaś i daj mi już spokój. No i oczywiście szanuję to jego zasady, no ale bardzo długo to zdawałam. I później przedmiot, z którym też miałam ogromny problem, to był, on się nazywał Fundamentals of Engineering Processes. I podstawy procesów inżynieryjnych chyba. I ten przedmiot był prowadzony przez jedną z najgorszych osób, z jakimi się spotkałam na Polibudzie. I ta osoba doprowadziła do załamania nerwowego dosłownie tak wielu moich znajomych, że to jest po prostu niewiarygodne. I
jak byłam na jednej z poprawek i ona zażądała ode mnie zapłaty za to podejście do tego egzaminu, a w ogóle nie miała prawa, bo to była normalna poprawka, no to wtedy we mnie się włączyła taka tygrysica i poszłam do dziekanatu walczyć o swoje i doprowadziłam do tego, że ja ten przedmiot zdawałam u pani prodziekan i zdałam za pierwszym razem. I okazało się, że ja naprawdę to wszystko umiem i rozumiem, tylko pani prowadząca po prostu dla zasady rokrocznie uwalała kilku studentów i doskonale się przy tym bawiła. Studia na Polibudzie były dla mnie bardzo trudne, bardzo często wymagały ode mnie wyjścia poza strefę komfortu, nauczenia się nowych rzeczy, ale dzięki temu, że ta poprzeczka była bardzo wysoko podniesiona i w tamtych czasach, kiedy realnie spojrzałam na ten język angielski, na tą chemię, której naprawdę nienawidziłam, na fizykę, z którą miałam ogromne trudności, to można by pomyśleć, że jestem szalona, że jestem człowiekiem, który nie umie pływać, a rzuca się na głęboką wodę w oceanie. Aczkolwiek ja się nauczyłam pływać w międzyczasie i to mnie nauczyło, że w życiu im coś jest trudniejszego, tym większa jest satysfakcja, kiedy nam się uda to osiągnąć. I Polibuda nauczyła mnie sumienności, robienie tych sprawozdań z laboratoriów, nauczyło mnie właśnie takiej skrupulatności. Mimo że ja wszystko pisałam po angielsku, to nauczyło mnie to dbałości o język polski również, język pisany generalnie. I to trochę paradoksalnie, no bo słuchajcie, uczelnia, przedmioty ścisłe, uczelnia techniczna, a ja cały czas szlifowałam moje umiejętności, które przydały mi się w pracy zawodowej właśnie jako redaktor, dziennikarz, później korektor redakcyjny i to było po prostu niesamowite. To, że nie zdawałam tam tych lat i tak dalej, musiałam sobie znaleźć pracę dorywczą, ja w międzyczasie właśnie jak spadłam rok niżej, od rodziców się wyprowadziłam i zaczęłam żyć już maksymalnie na swój rachunek i prace, które wtedy miałam, wtedy byłam korepetytorką języka angielskiego, bo szczególnie po tym, raz, że studia po angielsku, a dwa, jak wracałam z Dublina, to mój angielski był naprawdę na bardzo wysokim poziomie i mogłam uczyć innych i wielką miałam satysfakcję, jak moi uczniowie, którzy na przykład, jak się poznawaliśmy, mieli dwójki, trójki z angielskiego, nagle zaczynali dostawać czwórki i piątki. To było niesamowite i ja przez chyba 2 lata miałam 5 uczniów, z każdym zajęcia 2 razy w tygodniu, plus piątek i sobota lub czwartek, piątek, sobota pracowałam właśnie za barem w mechaniku plus studia i powiem wam, że wtedy to były piękne lata mojego życia, bardzo intensywne, bardzo pracowite, ale pełne też mega dobrych imprez, bardzo fajnych wyjazdów. Ja wtedy trochę świata też zwiedziłam, jak sobie odkładałam kasę, mogłam sobie na to pozwolić. Wspominam tamte lata z ogromnym sentymentem. Gdybym mogła cofnąć czas, zrobiłabym to samo. Mimo że sesje na przykład egzaminacyjne dla mnie to zawsze były bóle głowy, mega stres, w ogóle nie do opisania, jakieś takie objawy właśnie stresu, że tam nawet nie chcę wam tutaj przybliżać, bo to były naprawdę okropne rzeczy, się działy z moim organizmem, ale jakby podsumowując, więcej plusów tutaj te studia mi dały niż minusów i utwierdziły mnie w tym, że jak idziesz na studia, to nie tylko ich wartość merytoryczna jest dla ciebie ważna, ale również to, jakie ty umiejętności miękkie zdobywasz, chyba też twarde. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Nie jestem aż tak bardzo biegła w tych coachingowej terminologii, ale no jest, istnieje coś takiego, prawda? Jak umiejętności miękkie i twarde. I ta właśnie Polibuda mnie tego nauczyła. Radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z różnymi bardzo trudnymi sytuacjami, radzenia sobie pod presją czasu, właśnie albo uczenia się rzeczy, których się nie rozumie, wkuwania na pamięć, bo takie przedmioty też były. Chociaż wtedy, jak studiowałam, to wydawało mi się, że do końca życia będę nieszczęśliwa, bo po tej Polibudzie mogę pracować już tylko w laboratorium albo w dziale ochrony środowiska, gdzie jest cisza, spokój i dla takiej wariatki jak ja to będzie po prostu kara. Byłam na jednej rozmowie, dostałam nawet pracę
w takiej firmie, która robi szkło laboratoryjne, ale ta rozmowa, ta cisza, która tam panowała, ci ludzie w białych kitlach, w chodakach, to, że nawet radyjko nie było włączone i cały dzień pracuje się w ciszy i ludzie prawie z sobą nie gadają, powiem wam, że wróciłam do domu z depresją i stwierdziłam, że ja nie mogę tam pracować i ja nie przyjęłam tej pracy i wtedy tata był na mnie taki zły, bo to przecież kierunkowa praca i super w ogóle szansa, ale nie, to nie było dla mnie i wiedziałam, że będę bardzo nieszczęśliwa. I też zrozumiałam w pewnym momencie mojego życia, że tak jak już wspomniałam, te studia to nie jest tylko ta wiedza merytoryczna, którą ja koniecznie muszę wykorzystać w pracy zawodowej, ale to jest multum niesamowitych umiejętności, takiego zahartowania na przyszłe życie, dzięki któremu jestem tu, gdzie jestem i w życiu osiągnęłam cele, które kiedyś, na przykład w liceum, wydawały mi się niewyobrażalne. Więc warto być ambitnym, ale nie ponad swoje siły, wtedy, kiedy czujecie, że to jest dla was za dużo, bo tak jak mi się udało i dopięłam swego, mimo że było mi bardzo trudno, tak paru moich znajomych po prostu zrezygnowało po pierwszym roku, bo wiedzieli, że dla nich to jest wiele, wiele, wiele za dużo. A ja wiedziałam, że dla mnie to jest bardzo dużo, ale jakoś to przetrwam. Także kochani, warto w życiu wysoko stawiać sobie poprzeczkę. I wtedy, kiedy nam to wychodzi, to iść dalej za ciosem, ale jak czujecie, że was coś tak na maksa przerasta, no to rezygnować i szukać tych wyzwań gdzie indziej. No mi się udało w tym miejscu, w którym jakby od początku chciałam być, znaczy chciałam i nie chciałam, ale okazało się, że wyszło mi to na dobre. Kończę ten przydługi film. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, to bardzo proszę o komentarz. Jest mi bardzo miło. Mogłabym o tych studiach jeszcze dużo, dużo opowiedzieć, więc jak macie do mnie jakieś pytania, to zadawajcie je na dole. Ja sobie je zbiorę i za jakiś czas nagram jeszcze jeden film, w którym odpowiem na nie. Dziękuję, kochani. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!